bardzo, bardzo serdecznie po wszystkim podziękować za modlitwy. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku byłam chora i cały zbór się modlił i chwała Bogu, modlitwy zostały wysłuchane. Chcę jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie podziękować i powiedzieć, że Pan jest dobry i czyni wielkie rzeczy dla tych, którzy Go miłują. Troszeczkę, bo nie będę opowiadać w całości, tylko tak po skrócie. W zeszłym roku na wiosnę zachorowałam na zapalenie płuc. Potem było już lepiej, potem znowu się trochę pogorszyło. W czerwcu wylądowałam w szpitalu. I potem gdzieś pod jesień lekarz stwierdził, że trzeba zrobić tomografię płuc. I kiedy dostałam wyniki z tej tomografii, były niedobre. Było napisane, że jest tam chłoniak, że jest i tam guzy i co. Wiele rzeczy tam było wypisane. Szybko weszłam sobie na internet i wszystko to przeczytałam i to sobie pomyślałam, to już koniec. Potem miałam iść na wizytę jeszcze do lekarza i tak się łudziłam, że może mi tam jeszcze ci lekarze powiedzą, że to jest jakoś pomyłka, że to może nie tak. Ale kiedy poszłam do lekarza i pan doktor powiedział, że jest to nowotwór, to był niesamowity, chociaż byłam przygotowana, bo już tam wszystko to sobie poczytałam i był to niesamowity do mnie szok. I wiecie co, jak do dzisiaj widzę tego lekarza, jak on to tak ze współczuciem do mnie mówi i mówi, pani Halinko, będziemy walczyć. Ja sobie tak pomyślałam, jak chcesz, to walcz. Ja już jej pokonano. Ale przyszliśmy do domu. Zaraz my podzwonili tam do dzieci, wszystko, żeby się modliły, żeby w zborze my powiedzieli wszyscy i wszyscy się modlili. Wszyscy tam nasi przyjaciele, cały zbór. Jeszcze nasz najmłodszy syn jeszcze nie napisał nawet pismo do Warszawy, do biskupa i poprosił, żeby się cała Polska modliła, żeby do wszystkich kościołów biskup wysłał wiadomość. I było to naprawdę wspaniałe, kiedy mogła odczuwać taką naprawdę Boże kierownictwo, chociaż było mi bardzo źle, bardzo ciężko. Była czasami tak przygnieciona, że naprawdę nie potrafiła się nawet modlić. Byli bracia i siostry, którzy naprawdę mieli tę cierpliwość i przychodzili nawet codziennie i razem my się modlili, razem my mieli społeczność z Panem. Zawsze mówili mi, że żeby się nie martwiła, że jest ktoś, komu naprawdę na mnie bardzo zależy, że jest to Pan Jezus i że Pan Jezus wie, co jest dobre dla mnie i że Pan Jezus wszystko dobrze uczyni. Ja sobie tak zawsze myślałam, dobrze, bo jest mówić, boście są zdrowi, przez nic było nie dolega, to sobie tak mówcie, a ja i tak swoje wiem. Ale kiedy prosiłam Pana, żeby mi dał słowo, Pan dostał takie słowo, Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy twojej, Pan strzec będzie wyjścia i wyjścia twego teraz i na wieki. Wiecie co, trochę się uspokoiła, ale diabeł szybko podszedł i powiedział, przecież takie słowo to jest czytane na pogrzebach. No i zaś se uznałam i że umrę. Ale potem już ostateczna decyzja była, że trzeba iść na taką operację, wyciąć kawałek płuca, żeby się dowiedzieć, czy to jest nowotwór złośliwy, czy niezłośliwy. I pojechałam do Bielska, do Bystrej, do szpitala. Przez ten czas, cały czas się wszyscy modlili, pocieszali, wspierali. Jeden brat nawet przyszedł i powiedział mi, ale dziewczyno, cóż się tak straszliwie przejmujesz? Gdyż tam ci będzie lepiej, tam się będziesz miała dobrze. Tam jest wszystko tak fajnie i po co rozpaczać, po co? A ja sobie tak pomyślałam, na pewno tam by było o wiele lepiej, ale jeszcze tak mówię Bogu, Panie Jezu, jeszcze tyle tu na tej ziemi by chciała, może nie wiem, czy zrobić, czy... Ty przecież wiesz, że mój kochanego męża i dzieci wspaniałe i córka była w ciąży, ja jeszcze przecież muszę żyć, bo ja muszę to wszystko wiedzieć i muszę wiedzieć, jak się to wszystko zakończy I tak mówiła Panu, Panie Jezu, proszę Cię jeszcze, jak też w Biblii jest napisane, że przedłuż mi lata mojego życia. I tak poszłam do tego szpitala
I w szpitalu, oczywiście wiecie, jak jest w szpitalu, jak jeszcze mało kto tam kogo pociesza, tylko jeszcze jedni, drugi dołują, że tak, a ta taki przypadek ciężki, a taki. I naprawdę nie było mi tam dobrze, czekała na ten, tam przed tym, jeszcze tam różne badania były. Ale kiedy dzień przed tą operacją miała strasznie ciężki, trudny czas. Taki naprawdę diabeł tak jakoś, nie wiem, dopuściła, czy po prostu, nie wiem, że przyszedł i cały czas mi mówił tylko ty umrzesz, ty umrzesz, ty umrzesz. I nic innego nie słyszałam, tylko te słowa, ty umrzesz. Nie mogła sobie dać z tym rady i tak przeszło i całe popołudnie i ciągle płakała i tam próbowała się modlić, ale wiecie, jaki to było taki dość daremne. Ale wiem, że byli to inni, że się modlili, w tym czasie pościli. I ciągle, i potem już trzeba było, była no, prawie wieczór i ciągle nic innego w moich uszach nie było, tylko ty umrzesz i ty umrzesz. I było gdzieś koło 23 czy 24. Słyszę SMS. Zamyślałam, no, któż o tej porze mi wysyło SMS-a. Popatrzyłam się i dostałam SMS-a od takiej jednej siostry i tam było napisane: nie umrzesz, ale będziesz żył na wieki, aby opowiadać dzieła Pana. I wiecie co, naprawdę to był wtedy balsam dla mojego ciała i dla mojej duszy. I naprawdę, i zasnęłam gdzieś koło może pierwszej, drugiej, zasnęłam. Na drugi dzień była ta operacja i jeszcze pani anestezjolog, która mnie tam usypiała, sobie mówi: niech się pani nie boi, cuda się zdarzają. A ja sobie tak pomyślałam, to ja i tak powinnam powiedzieć, a nie u nami, ale dobrze, że mi to powiedziała i była taka spokojniejsza trochę. No i potem przyszłam do domu. Oczywiście to był trudny okres też na oczekiwanie wyniku i było ciężko, ale tyle ludzi się modliło i tak sobie pomyślałam, kim ja już w ogóle, że tyle ludzi się za mną modli. Nie dość, że cała Polska, to jeszcze dostawała tam za granicę telefony i wiadomości, że są my z tobą. Ja tak pomyślałam, toż kim ja jestem w ogóle, że po prostu taki człowiek nic nieznaczący, byle kto, a potem takim miałam, że przecież jesteś córką Boga, córką królewską, jesteś kimś ważnym. I naprawdę taki się to zdało do mnie taki ważne, że jeżeli będziemy czegoś potrzebować, to nie mówmy, że są my tacy biedni, tacy skromni, tacy są my kimś ważnym, są my dziećmi króla i naprawdę Pan Jezus się o nas troszczy i nigdy niczego nie braknie. Czasami jest to tak, że nie zawsze jak się modlimy, że zawsze pomodlemy się, już to mamy. Byłoby to super, nie? Ale czasami jest tak, że musimy długi czas oczekiwać na pewne rzeczy, ale Pan wie, co jest dobre i Pan Jezus się nie spóźnił. I naprawdę jeszcze raz z całego serca Wam dziękuję, że Pan Jezus wysłuchał modlitwy i że mnie uzdrowił i że mogę się dzielić ze wszystkimi. I przez to doświadczenie też Pan Jezus bardzo dużo zmienił w moim życiu. Naprawdę mogę inaczej rozumieć ludzi, mogę bardziej współczuć i naprawdę dziękuję Bogu za to doświadczenie. I wiem, że nie było łatwo, było to bardzo ciężko, ale na chwilę obecną jestem Bogu wdzięczna, że naprawdę przez taki ciężki musiałam przejść, ale że Pan Jezus mi dopomógł i że jest ze mną i że błogosławi mój dom, moją rodzinę i chcę Was też błogosławić i dziękować za wszystko. Amen.